Zawsze byłem dobrym i uczciwym obywatelem. Okradałem biednych i dawałem bogatym takim jak ty. Wierzyłem, że to mnie urządzi na całe życie. Ale teraz przychodzę do ciebie po sprawiedliwość, albowiem skrzywdzono mnie bezprawnie. Szedłem ja sobie z psem na spacer, idziemy przez plantację marysi, a tu patrzę, dziad jakiś szczerbaty z laską lezie. Postanowiłem sprawdzić, czy zapłacił już podatek dla ciebie, ojcze chrzęstny. Mówię mu, wyskakuj z kasy, brodata pierdoło, a tylko te zęby wyszczerzył i już zaczął walić tym swoim bejsbolem. Poczułem go psem, a ten mu kiełbasę śląską w pysk wcisnął i od tej pory są ze sobą razem. Od tamtej pory już więcej nigdy nie widziałem mojego pudelka, zawsze z nim tylko chodziłem, a tu jakiś dziad zawszony go przekupił. Rzekłem ja sobie, z tym trzeba iść do Dona Chrzęstnego. Dlaczego poszedłeś z tym na policję, a nie przyszedłeś z tym od razu do mnie? Przed tobą nic się nie ukryje, nie chciałem mieć kłopotów. Czy przyjaźń ze mną jest dla ciebie jakim problemem? Czy ty widzisz we mnie jakiegoś bandytę? Żona mi dupę truła, żebym nie zadawał się z mafią. Czemu ty uważasz, że przyjaźń ze mną jest czymś niebezpiecznym? Że idźcie, ranisz moje serce tymi słowami. Jakoś nigdy nie pamiętam, żebyś zaprosił mnie na kawę, na sernik, czy choćby na piwo. A teraz przychodzisz do mnie i ojcze, potrzebuję pomocy. Ojcze, sprawiedliwości. Powiedzmy sobie szczerze, odwołałeś mnie. Pomóż mi, ojcze chrzęstny, zapłacę. A mój drogi, obrażasz mnie słowami, że ja chciałbym od ciebie pieniędzy. Za kogo ty mnie masz? Czego ty chcesz ode mnie? Sprawiedliwości. Co chcesz, żebym temu dziadkowi zrobił? Chcę, byś ich zaje***ał. Tego nie mogę zrobić. To nie jest sprawiedliwość. Nie na tym to polega. U nas sprawiedliwość to jest ząb za ząb. A twój pies żyje i ma się, z tego co mówiłeś, dobrze. Więc chcę, by cierpieli tak, jak ja cierpiałem. Chcę, byś podstawił pudelkowi niezłą słuczkę. Pomożesz mi, ojcze chrzęstny? Dobrze. Ale pamiętaj, w ramach wdzięczności kiedyś odezwę się do ciebie, a ty mi pomożesz. Gracias, ojcze chrzęstny. Gdzie jest mój syn, Bogusław? Pewnie jak zwykle napada na staruszki na ulicy z drugim. A, wejdzie na człowieka. Jakie masz rozkazy, ojcze? Morgan, musimy wysłać Bogusława do poważnej roboty. Nie może całymi dniami siedzieć i grać w Godfathera. Nieopodal tej wiochy, słyszałem, znajduje się pewna malina, w której jakaś banda gówniarzy przecina nasze dostawy marychy. Wyślij Bogusława z Lukiem, niech się tym zajmą. Jak sobie życzysz, ojcze. Słuchaj, duży łbie, ja nie wiem po co cię ojciec do mnie przysłał, ale masz mi pomóc rozprawić się z tym gangiem ćpunów. Pójdę razem z tobą do tej jaskini i będę z tobą walczył. Tak, Luki, ze mną zwłaszcza. Ty uważaj, żebyś przypadkiem komuś krzywdy nie zrobił. Słuchaj, ty pójdziesz przodem, będziesz moją przednią strażą. Ja pójdę tyłem i będę twoją tylną strażą. Nadążasz? No. Ty będziesz ich likwidował po kolei, a ja ich będę dobijał, tak na wszelki wypadek. Będę szedł przodem i ich likwidował. Tak, Luki, wiem. Idziemy teraz, dobrze? Pójdę zatem z tobą, kudłaty Bogusławie,
i będę wypełniał Twoje rozkazy. Jestem dumny i zaszczycony, że mogę Ci służyć oraz Twojej szlachetnej rodzinie. Dzięki, stary przyjacielu. Cieszy mnie niezmiernie, że Twój ród się powiększa. Mam nadzieję, że gdy Twoja matka urodzi Ci brata, będzie on płci męskiej. Idź już, dobrze? Luki, ja Cię bardzo proszę, 10 ciosów w głowę wystarczy. Pudło, pudło, pudło. Źle zrobiliście, zadzierając z donem chrzęstnym. Już? Skończyłeś? Zabiłeś każdego dwa razy? No, to idziemy. O, cześć Morgan. Jak tam podobała się akcja? Posprzątaliście, co tam trzeba było posprzątać. Posprzątaliśmy, co tam trzeba było posprzątać. To dobrze, bo jest nowe zlecenie. To już nie są zwykłe interesy, tylko sprawa osobista. Przykro mi, ale nasz ojciec chrzęstny ciężko zachorował i potrzeba mu bardzo rzadkiego leku. No fajnie. Nie wiemy dokładnie, gdzie ten lek może się znajdować, ale jest pewien słynny profesor, który może nam pomóc. Nazywa się Mario Lachosiano i wykłada na Uniwersytecie Vivek. Musicie tam pojechać i dowiedzieć się, gdzie można znaleźć ten lek, a potem go odnajdziecie. Jestem głęboko wzruszony i zrozpaczony. Tak wiemy, a tak poza tym to co dolega ojcu chrzestnym? Człowieku, on gra jakby mu ktoś pompę w odbycie zamontował. To przechodzi ludzkie pojęcie. W każdym razie na zewnątrz już czeka transport. Bilety już kupione. Umiecie je kasować, mam nadzieję? Łazik zabierze was do Vivek.